Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku naszej rekolekcji wielkopostnych, transfuzja, kiedy chcemy przetaczać naszą krew ludzką, by w tych naszych żyłach, by w tym naszym sercu rzeczywiście zaczęła płynąć boska krew. Wielki post już jest prawie w połowie, co widać po mojej brodzie i tej fryzurze takiej nieokrzesanej, nieuczesanej itd. Więc już myślę, że powoli trzeba nam zacząć tęsknić bardzo mocno za Wielką Nocą, za Zmartwychwstaniem, za tymi pięknymi świętami, których naprawdę ja nie mogę doczekać. I czekam do tej Wielkiej Nocy, do liturgii Wigilii Paschalnej i mam nadzieję, że rzeczywiście wtedy dokona się taka maksymalna na maksa, rzeczywiście z całą mocą i siłą transfuzja. Dzisiaj kolejne wyzwanie w naszych rekolekcjach krwi Chrystusa, mocy męczenników albo w starych modlitewnikach nazwane krwi Chrystusa, mocy wyznawców. Ponieważ męczennik, to słowo w języku greckim oznacza tyle, co martyr, czyli wyznawca albo inaczej świadek. Jestem w stanie być tylko świadkiem Chrystusa dzięki Jego mocy. Nigdy sam. Inaczej będę sam świadczył. Męczennik to znaczy świadek, to znaczy wyznawca. Pamiętam, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale gdzieś na początku pontyfikatu Benedykta XVI, właśnie Benedykt XVI mówił, że dzisiaj Chrystus, to chyba było w Kolonii być może, nie wymaga dzisiaj od ludzi młodych, od dzisiaj od chrześcijan śmierci męczeńskiej, ale wymaga świadectwa, wierności wierzy. I to jest bardzo trudne, czasem o wiele bardziej trudniejsze. Być świadkiem, być wiernym w codzienności, to, że jesteś uczciwy, to, że jesteś wierny nauce Chrystusa, to, że nie idziesz na łatwiznę, to, że nie szukasz najprostszych rozwiązań i najprostszych dróg, ale chcesz być w życiu radykalnym. I to, co też Paweł VI powiedział, gdzie takimi cytatami będę rzucał, że dzisiaj słowa pouczają, ale przykłady pociągają. I mam taką świadomość i sam wiem, widzę i sam też po sobie to postrzegam, że dzisiaj świat potrzebuje od nas, chrześcijan, świadków, radykalnych świadków. Nie głaskania po główce, nie szukania najprostszej Ewangelii, ale rzeczywiście radykalizmu, życia Ewangelią w 100%. Nie na wybiórczo, to co mi się podoba, co mi się nie podoba. Ale rzeczywiście tą Ewangelią. To jest bardzo trudne. Ale sam święty Jan mówi, że przykazania nasze, Boże, nie są trudne, są lekkie, jeżeli będziemy je przestrzegać z Panem Bogiem. Jeżeli będziemy chcieli realizować je z Bogiem. Nawet wtedy przejście po wodzie, po burzliwej wodzie naszego życia stanie się czymś rzeczywiście pięknym. Bardzo mocno sobie to dzisiaj uświadomiłem, dlatego dzisiaj ten odcinek jest bardzo późno, ponieważ dzisiaj byłem w kinie na filmie Chata, na który bardzo Was polecam i zapraszam, żebyście poszli. To jest coś niesamowitego. Rekolekcje wielkopostne dla mnie. Ja już przeżyłem rekolekcje dzisiaj przez te 130 minut. To były rekolekcje. Ja wiem, że Pan Bóg tegoroczny Wielki Post przygotował mi ten film. Niesamowicie mocny, niesamowicie silny i z pięknymi treściami. I pokazującym, że z Chrystusem, z Panem Bogiem jestem w stanie przejść ponad wszystko. Że potrafię w życiu zrobić nawet najtrudniejsze sytuacje, których sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Z krwią Chrystusa, czyli z Bożą mocą, z Bożą łaską jestem w stanie pokonać największe trudności. Jak to śpiewa TGD, wierzyć to znaczy chodzić po wodzie. Chodzić po niemożliwym. Tam, gdzie inni się topią, gdzie dla innych jest może miejsce śmierci, tak wierzyli życi, woda to miejsce śmierci, tam gdzie inni kończą swój żywot, Ty z Chrystusem możesz dopiero rozpocząć swoją prawdziwą przygodę. I do tego Cię zapraszam i życzę Tobie i sobie tego, żeby to tak naprawdę się działo. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam już jutro na kolejny odcinek naszych rekolekcji. Z Bogiem!